Od 2 lat o zmroku godzinie, gdy już przeszły wszystkie pociągi i był wolny od służby aż do 3 nad ranem, wybierał się Szatera na przechadzkę zawsze w jedną stronę, w kierunku nieistniejącego już dzisiaj przystanku w Kniejowie. Przed rokiem stał tu jeszcze budynek stacyjny z wieżyczką zwrotniczego przedwiecza. Od 2 lat o zmroku godzinie, gdy już przeszły wszystkie pociągi i był wolny od służby aż do 3 nad ranem, wybierał się Szatera na przechadzkę zawsze w jedną stronę, w kierunku nieistniejącego już dzisiaj przystanku w Kniejowie. Przed rokiem stał tu jeszcze budynek stacyjny z wieżyczką zwrotniczego przed wjazdem, z 2 semaforami i parą stawideł. Kierownikiem stacyjki, odległej zaledwie o 4 kilometry od zaklicza, był przyjaciel Szatery, asystent Droń, cicha, dobra dusza i gorliwy urzędnik. Przystanek w Kniejowie, przy którym zatrzymywały się tylko pociągi towarowe, miał właściwie znaczenie stacji przetokowej dla wozów ciężarowych, które przesunięte na boczny tor odpoczywały tu przez pewien czas, zanim puszczono je w dalszą drogę. Placówkę tę, istniejącą od niepamiętnych lat, nagle ni stąd, ni zowąd zwinięto. Czy okazała się już zbędna, czy też obciążała niepotrzebnie budżet kolejowy, nie wiadomo. Dość, że władze stacyjkę zamknęły. Dronia przeniesiono gdzieś na Kresy, a zwrotniczego Żaka przydzielono do służby na stacji w Pochmarzu. Z dawnego przystanku nie pozostało ni śladu. Budynki rozebrano do szczętu, obiekty i sygnały pousuwano. Zniknął z powierzchni ziemi nawet ogródek otoczony sztachetami, w którym spędzili z przyjacielem tyle wieczornych godzin, postrzezały nawet szyny do przetaczania wozów. Tylko kamień milowy, bielejący o parę kroków od słupa telegraficznego, wskazywał miejsce, gdzie była niegdyś stacja. Ten kamień, widomy ślad życia, które tu zamarło, ten kamień, biały świadek zdarzeń, co przebrzmiały bezpowrotnie, stał się celem wieczornych przechadzek Szatery. Zwyczajnie wychodził naczelnik z zaklicza po wyekspediowaniu ostatniego pociągu koło 5 i po godzinnym marszu docierał do kamienia milowego w Kniejowie. Pod zorze zachodzącego słońca latem i wiosną, a pod burą pomgłać w porze zimowej i w schyłki jesieni, siadał na tym białym szczątku przeszłości i w głębokiej zadumie palił fajeczkę. W pamiętny dzień 9 października wieczorem, jak zwykle koło 5, przywdział Szatera nowy mundur, narzucił na ramiona świeżo sprawiony szynel z odznakami naczelnika i nacisnąwszy mocno czapkę służbową, ruszył ku Kniejowu. Wieczór ten rozkołysał w nim silniej niż kiedykolwiek fale wspomnień, bo dnia tego przypadała rocznica zwinięcia stacji. Pamiętał jak dziś chwilę rozstania z przyjacielem. Nagle w czasie pogawędki Droń umilkł i szybko podszedł ku oknu, jakby wypatrując coś na przestrzeni. Po chwili odwrócił się i podając mu rękę na pożegnanie, rzekł krótko, zdławionym głosem: — Bywaj zdrów, mój stary, jutro wyjeżdżam. — Dokąd? — zapytał zaniepokojony. Na Kresy gdzieś, do jakiejś stanicy hulaj polskiej, gdzie Diasek dobranoc mówi. Żartujesz? Gdzie tam rozkaz? Jutro zamykają budę. Zbędna. I uścisnąwszy go, niemal gwałtem wypchnął za próg. Stary dziwak bał się, by w obecności drucha nie ryknąć płaczem i bronił się przed samym sobą. Nazajutrz zaczęto rozbierać stacyjkę. Stało się rok temu. Szatera był już niedaleko miejsca, gdzie stała niegdyś stacja. W mętnej po świetli zmierzchu bielał już trzon kamienia. Wtem, podniósłszy wzrok, zadrżał. Nad torem po prawej stronie przestrzeni błyszczał z daleka w mrokach wieczora świetlny sygnał. 2 dużych, żółtych oczu. Co to? Czyżby semafor redivivus?
i przyspieszył kroku w stronę znaków, lecz gdy zbliżył się na linię kamienia, światła nagle pogasły. Ze ściśniętym sercem zaczął szukać słupa sygnałowego, lecz szukał na próżno. Wszak usunięto go jeszcze przed rokiem. Więc skąd te latarki tam w górze? Przywidzenie czy co u licha? A może to trochę za stacją po tamtej stronie? I minąwszy słupek milowy, zapuścił się dalej w kierunku wygnanki. Lecz gdy po kwadransie drogi nie natknął się na upragniony obiekt, zawrócił ku Kniejowu. Widocznie przywidziało mi się, wywnioskował, zmierzając ku miejscu ulubionego postoju. Lecz któż opisze jego zdumienie, gdy teraz ujrzał ponownie nad sobą na wysokości jakichś 6 metrów parę krwawo jarzących się znaków. Zmieniony sygnał ostrzegał czerwonym światłem, że przestrzeń zajęta. Szatera przetarł oczy raz i drugi, nie dowierzając sobie. Zwid nie zniknął. Wciąż płonęły tam nad nim ogniste latarki zawieszone na ramieniu niewidzialnego semaforu. Naczelnik usiadł na kamieniu i zapaliwszy fajkę, wpatrywał się jak zahipnotyzowany w sygnał ostrzegawczy. Nie pomniał, jak długo trwała ta kontemplacja, może godzinę, może 2-3. Gdy ocknął się, szarzało już na wschodnich zrębach i gruby szron okrywał szarym kożuchem trawy. Zniknęły czerwone światła, a w pustych dziedzinach przestworza rozpinały się tylko sztywne, czarne druty telegrafu. Wstrząsane dreszczem gorączki, zziębły na pół skostniały, lecz z uczuciem dziwnej błogości w sercu wrócił się Szatera rześkim krokiem na stację w zakliczu, by objąć poranną służbę. Od owego wieczora upłynął tydzień. 7 niezapomnianych dni w życiu naczelnika, 7 dni cudu, 7 dni obcowania twarzą w twarz z nienazwanym. Teraz już codziennie zapalały się dlań w Kniejowie tajemnicze sygnały. Codziennie funkcjonował niewidzialny semafor. Czyjaś ręka troskliwie zawieszała w przestrzeni otocza latarni, zmieniała barwy, regulowała światło. I zdawało się przez tych parę dni Szaterze, że wróciły dawne, dobre czasy, że stacja lada chwila ożyje i że znów posłyszy ówdzie na peronie donośny głos przyjaciela. 17 października zbliżał się naczelnik zaklicza z bijącym sercem do miejsca wspomnień. Z zapartym oddechem odczytywał na kamieniach przebyte kilometry i pędził przed siebie unoszone na skrzydłach tęsknoty, a gdy już minął 3 znak przydrożny i docierał do celu, utopił rysie spojrzenie w przestwór nad sobą i nie spuszczał zeń oczu. Lecz dziś nie ujrzał sygnału. Przestrzeń niema i głucha czerniła się kirami jesiennego mroku, więc usiadł na kamieniu i czekał. Czekał godzinę, 2-3. Przetrwał północ i doczekał się brzasku. Nie zapłonęły światła. Wtedy ze zwieszoną głową, chwiejnym, pijanym krokiem odszedł w stronę własnej stacji. Nazajutrz zdarzył się w zakliczu przykry wypadek. Przetokowy jaksa, wskutek własnej nieostrożności, dostawszy się pod koła osobowego z wygnanki, zginął poszarpany na strzępy. Z pogruchotanego nielitościwie ciała pozostała tylko ręka wyrzucana przez pociąg na tor pierwszy tuż przed peronem. Ten krwawy szczątek człowieczy, przyodziany w rękaw służbowej bluzy, z 5 rozczapieżonymi palcami i wysterczającą trupiobladą drzazgą kości, zarył się głęboko w pamięci Szatery. I chociaż służba stacyjna usunęła skwapliwie ślady wypadku i zasypała świeżym piaskiem miejsce, gdzie leżała ręka jaksy, naczelnik zaklicza miał ją wciąż przed oczyma, krwawą i drapieżną. Parę tygodni potem, przechodząc przez tory przed stacją, zwrócił uwagę na szczególny kaprys wiatru. W kilku miejscach pomiędzy szynami poderwały się z gruntu tulejki piasku i pokręciwszy się przez jakiś czas na miejscu, zaczęły przeciągać się i wydłużać ku sobie. Utworzony w ten sposób lej większy, przeniósł się o parę kroków dalej i zawirowawszy jeszcze parę razy, opadł z powrotem między tory.
Szatera podszedł ku temu miejscu i spostrzegł, że piasek naniesiony przez zbiorowy wysiłek wicherków ułożył się jakby w kształt ludzkiego ramienia. Wpatrzywszy się dokładniej w tę rzeźbę wiatrowej chimery, doznał naczelnik uczucia jakby lęku. Ta ręka z piasku z rozstawionymi szponami palców, wysuwająca się jakby z jakiegoś rękawa, wyglądała na odlew ręki Jaksy. Podobieństwo było uderzające, aż do najdrobniejszych szczegółów. Przez parę następnych dni kaprys wichrowy na piasku powtarzał się na rozmaitych punktach toru, lecz coraz niewyraźniej i niedokładniej. Odlew ręki był fragmentaryczny i niewykończony. Raz brakowało niektórych palców, to znów ramię wyglądało skrócone po łokcie. W ciągu następnych tygodni zjawisko występowało już tylko sporadycznie, w przerwach najpierw dwudniowych, później co 3-4 dni, a wreszcie ustało zupełnie i już nie powróciło. Równocześnie podobny objaw zaobserwował na miejscu dawnej stacji w Kniejowie. Światła niewidzialnego semaforu pojawiły się jeszcze parę razy w kilkudniowych odstępach, lecz za każdym razem były coraz słabsze. Sygnały bladły widocznie i wyczerpywały się, aż strzezły i więcej nie powtórzyły się. Pod wpływem tych dziwnych objawów, zaobserwowanych w Kniejowie i na stacji w Zakliczu, powstała teoria engramów, ocalająca przeszłość. Bo z czasem nabrał Szatera przekonania, że nic na świecie nie ginie, że żadne, choćby najbłahsze zdarzenie nie przepada i nie rozwiewa się bez śladu. Przeciwnie, wszystko utrwala się i rejestruje. Gdzie? Dokładnie nie umiał określić. Może gdzieś w metafizycznym planie, w hinduskiej akasia wszechświata, w jakimś astralnym eterze lub niewidzialnym kosmicznym fluidzie. Zdarzenia rzeczywiste, rozegrawszy się na arenie świata widzialnego, prawdopodobnie wsiąkają w przestrzenie wymiaru czwartego, by tu utrwalić swój obraz na kliszy astralnej. Te wizerunki chwil i spraw ubiegłych, zarejestrowane tam gdzieś w sferze zaświatowej, niby jakieś metafizyczne fotografie i plansze, nazwał Szatera engramami zdarzeń. Owe engramy, ślady faktów i zajść minionych, trwają w stanie utajonym na kliszach zaświatów, jak podobizny świata fizycznego wywołane przez światło na szkle lub papierze powleczonych emulsją. Trwają, więc istnieją in potencjach, czyhają na sposobność, by znów powrócić w sferę widzialności i powtórzyć się echem. Bo zdarzenia mają swoje echa, jak głos lub dźwięk. Lubią powtarzać się i odbijać kilkakrotnie. Czasem poprzez wieki. Ich engramy, korzystając ze szczęśliwej konstelacji spowodowanej częściowym powrotem tego splotu spraw, który niegdyś je wywołał, przechodzą ze stanu utajonego w stan czynny i empiryczny, aktywizują się. Żywotność engramu zależy od rozmiarów i jakości modyfikacji wytworzonych w sferze zaświatowej przez zdarzenie pierwotne. Najsilniej utrwalają się zajścia tragiczne, bo te wstrząsają potężnie dziedzinami z tamtego brzegu. Engramy zdarzeń błahych i nikłych pozostają w utajeniu bez echa, o ile ich ktoś nie wywabi. Bo pierwszorzędną rolę w aktywizacji engramu odgrywają ludzkie uczucia, myśli i wspomnienia. Człowiek może tęsknotą swoją ściągnąć przeszłość z nieba na ziemię. Myśli jego, krążąc uporczywie koło zdarzeń minionych, ułatwiają im powrót w sferę rzeczywistości, przywołują echo. Dlatego pogłos spraw upłynionych, tym silniejszy, im głębsza tęsknota za nimi i im świeższy engram. Najłatwiej wywabić echa niedawnej przeszłości. Im dalej wstecz w perspektywę czasu, tym trudniejsza odnowa. Engramy rzeczy dawno przebrzmiałych nie łakną, zda się, reprodukcji. Wygląda na to, że w miarę oddalania się od nas w czasie moc ich słabnie. Najsilniejsza jest tendencja do powrotu wkrótce po rozegraniu się zdarzenia. Potem wątleje, rozwadnia się, wreszcie wygasa. Szatera doświadczył tego w dwóch dotyczących go blisko wypadkach.
Zaktywizowane przez jego upartą myśl, engramy odtworzyły częściowo parę razy chwile minione, lecz potem, wyczerpawszy się, zaczęły płowieć, mętnieć, aż zgłuchły. Lecz Szatera pragnął mieć przeszłość przed oczyma ciągle żywą, ciągle pulsującą krwią chwili bieżącej. Na stacji w Zakliczu w dniu 8 lipca 1920 roku wskutek niewiarygodnej pomyłki funkcjonariusza zwierzy numer 2, który wystawił na semaforze niewłaściwy sygnał wolnego wjazdu, nastąpiło zderzenie osobowego z pochmarza i pośpiesznego z wygnanki. Natarcie tego ostatniego na stojący już przed peronem pociąg osobowy było tak gwałtowne, że obie maszyny, wtargnąwszy nawzajem swe organizmy, zaryły się jedna w drugą i utworzyły chimeryczny stop, nastroszony konwulsyjnie powykręcanymi kikutami żelaza. 8 wagonów pociągu napadniętego, a 10 ze strony atakującego uległo zupełnemu zniszczeniu. Pozostała z nich tylko zmieszana dziko z krwawymi szczątkami ciał ludzkich duśba, żelaza i drzewa. Straty w ludziach były potworne. Zginął niemal cały personel pospiesznego, 10 funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę przed osobowym, i 100 pasażerów. Szatera chodził z kąta w kąt jak struty, zatykając nerwowo uszy lub zamykał się u siebie w biurze stacyjnym. Nikt tak silnie nie odczuł katastrofy jak on. Wymizerniał, wychudł, jak szkielet chodził pomiędzy ludźmi. Lecz gdyby komuś udało się wtedy zajrzeć w głąb jego duszy, przekonałby się, że straszliwy wypadek wytrawił w niej tylko pewne ściśle określone szczegóły. Jednym z nich był obraz maszynisty, który prowadził pociąg pośpieszny. Obraz poprzedzający o parę sekund moment zderzenia. Szatera widział twarz tego człowieka w krytycznej chwili, twarz szarą, niemal ziemistą, z oczyma wyskakującymi z oczodołów i śledził gest jego ręki zaciśniętej w beznadziejnym wysiłku na korbie hamulca. Potem już w ostatniej sekundzie spostrzegł coś, czego nigdy nie umiał sobie wytłumaczyć. Maszynista nagle uśmiechnął się, odjął rękę od przyrządu i uczynił nią ruch lekceważenia. Równocześnie niemal wyrosła obok niego na platformie maszyny druga, trochę zatarta w konturach, lecz zupełnie doń podobna postać ludzka i z tym samym lekceważącym wszystko uśmiechem, odwróciwszy się od kotła, zaczęła schodzić po stopniach w dół. W tej samej chwili nastąpiła detonacja. Wśród piekielnego łomotu i trzasku, wśród chaosu spiętrzonych wozów, wężowiska sprzętów, ludzi, rzeczy, mignęła przed oczyma Szatery sylwetka młodej pani w czerwonym szalu. Nieszczęśliwa usiłowała ratować się ucieczką, wyskakując przez okno jednego z przedziałów, lecz skok był fatalny. Uderzywszy głową o latarnię międzytorową, zginęła na miejscu. Wtedy przyszedł moment końcowy, najstraszliwszy w swym ponurym uroku. Spod kół jednego z wagonów wyrzucona niby krąg żelazny z pasów transmisji wypadła i potoczyła się ku niemu cudna dziewczęca główka w otoczu jasnych, złotoblond włosów. Nagle ujrzał u stóp swoich parę przepięknych fiołkowych oczu, które śmierć zawlokła już szkliwem martwoty i parę warg rozchylonych, podobnych płatkom róży. Szatera pochylił się ku tej umęczonej głowie, wziął ją ostrożnie w obie dłonie, niby relikwie, i przycisnął usta do jej ust zbielałych. Wtedy uczuł na wargach ból i posmak krwi. Zaciśnięte jej zęby drobne, o połyskach perłowych ząbki, rozwarły się w chwili pocałunku i z kurczem agonii zamknęły się z powrotem. Szatera wyszarpnął usta z miłosnej uwięzi i, wstrząsany dreszczami grozy, wypuścił z rąk głowę kochanki. W oczach pociemniało mu. Świat zawirował pod nogami i bez pamięci zwalił się na szyny. Gdy odzyskał przytomność, znoszono już zabitych i rannych. W miesiąc po katastrofie obudziły się na stacji w Zakliczu posępne jej echa. Zaczęło się od podejrzanych cieni na ścianie magazynów przy torze pierwszym. Z początkiem września rozbrzmiały echa w sposób żywiołowy. W
czasie od 3 do 10 września niemal cały dzień w dzień wybuchał wśród pasażerów pośpiesznego z wygnanki niczym nieuzasadniony popłoch. W chwili zajeżdżania pociągu na stację w Zakliczu przerażeni podróżni cisnęli się do okien wagonów i tłoczyli w platformach, chcąc widocznie jak najspieszniej wysiąść. Kilku nawet silniej podenerwowanych wyskoczyło podczas ruchu spory kawałek przed stacją. Do kulminacyjnego punktu doszła panika 9 września, kiedy to w momencie wjazdu powstała między podróżnymi jednego z przedziałów brutalna bójka. Kilku mężczyzn z podniesionymi do góry laskami zaczęło sobie torować drogę ku wyjściu, przy którym stłoczyła się gromadka wystraszonych kobiet i dzieci. Zanim pociąg zatrzymał się przed peronem, wybito 3 szyby i wyłamano parę drzwi. Z wnętrza wozów odezwały się spazmatyczne krzyki kobiet i płacz dzieci. Parę osób stoczyło się po stopniach wozu, ponosząc lżejsze i cięższe obrażenia. Parę, nie licząc się z następstwami, wyskoczyło przez okno. Gdy wreszcie pociąg stanął i zirytowany derwicz zaczął dopytywać się podniesionym głosem o przyczynę paniki, biedacy nie umieli dać ściśle określonej odpowiedzi. Bezradni, osłupiali spoglądali jedni na drugich, zwalając winę na pozostałych w wagonach. Ktoś krzyknął karambol, ktoś inny zderzenie i popłoch był gotowy. Asystent nie mógł dojść prawdy mimo najszczerszych chęci. Charakterystyczny był też szczegół, że popłoch wybuchał tylko w 2 i to zawsze tych samych wagonach. Były to wagon numer 232 i numer 135. Oba niedobitki z pociągu zniszczonego przez karambol lipcowy, obecnie wcielone w nowy skład. W czasie największej paniki wychylała się z okien jednego z wagonów pani w czerwonym szalu. Naczelnik poznał od razu tę kobietę. Była to ta sama twarz w okolu czarnych, bujnych włosów, którą ujrzał po raz pierwszy w czasie katastrofy przed 2 miesiącami. Te same obłąkane oczy, szukające na próżno ratunku, te same białe, nerwowe ręce chwytające się kurczowo ramy okna, poza którym czekała już na nią śmierć. Teraz kobieta ta powtarzała swą tragiczną rolę. Była tak łudząco podobna do tamtej, że szatera za każdym jej pojawieniem się wchodził do wnętrza wozu i szukał jej, by się przekonać naocznie, lecz szukał zawsze daremnie. Nie było już jej w żadnym z przedziałów, nie było w wagonach sąsiednich, nie było nigdzie w całym pociągu. Pani w czerwonym szalu, ukazawszy się raz na krótką chwilę w oknie jednego z fatalnych wozów, znikała bez śladu. A jednak aktywizacja engramu nie była pełna. Powtórzenie nie zaspokajało tęsknoty szatery, wielkiej, bezbrzeżnej tęsknoty za tamtą, jasnowłosą. Wspomnienie pocałunku wlokło się za nim refrenem bolesnej rozkoszy i upominało o echo. Z dnia na dzień wyczekiwał zjawienia się ukochanej, z dnia na dzień wyglądał cudnego widma. Roztęsknione jego oczy ślizgały się po szybach okien wagonowych, błąkały po twarzach podróżnych, zaglądały w głąb przedziałów na próżno. Nie wyśledziły ni cienia umiłowanej głowy. Nie uchwyciły choćby najlżejszych jej konturów. Zazdrosne zaświaty, pochłonąwszy ofiary, nie chciały mu jej oddać z powrotem. Tymczasem echa katastrofy widocznie wyczerpywały się. Z rozpaczą w sercu widział naczelnik Zaklicza, że z dniem każdym powtórzenia są coraz słabsze, coraz zarysy mętnieją, zacierają się. Skołatany wewnętrzną męką mózg zaczął dochodzić przyczyny luk i niedomówień w echach ostatniego karambolu. Dlaczego powtórzyły się tylko pewne szczegóły? Dlaczego aktywizacja engramu pominęła inne? Dlaczego nie powrócił tragiczny obraz jej uwielbianej głowy? Może warunki reprodukcji były niedostateczne? A jeśli tak, może należy je spotęgować? Do realizacji planu przystąpił szatera śmiało i energicznie. Wybrał dzień pochmurny, październikowy, rozjęczony skargami wiatru i osowiałego ptactwa. Koło godziny 5 po południu, gdy już zmierzch zarzucał na ziemię czarne swe więcierze,
objął szatera służbę po asystencie. W 20 minut potem nadjechał osobowy z Rakszawy. Naczelnik wyszedł przed peron, zlustrował spokojnym spojrzeniem wozy, przeczekał odbiór poczty i nie dając znaku do odjazdu wrócił do biura stacyjnego. Stąd przez szybę mógł śledzić wygodnie sytuację. Wkrótce objawiło się wśród funkcjonariuszy pewne zniecierpliwienie. Konduktorowie, pozamykawszy drzwi wagonów, podnosili raz po raz w górę latarki na odjazd. Kierownik pociągu z trąbką przy ustach czyhał na powrót naczelnika i wyzwalający gest jego ręki. A czas był już najwyższy. Za 10 minut miał zajechać na ten sam tor pospieszny z Pochmarza. 10 minut. Właśnie tyle czasu, ile potrzeba było pospiesznemu do przebycia przestrzeni dzielącej obie stacje, a osobowemu, by dotrzeć do punktu najbliższego rozwidlenia torów i stąd zboczyć na bezpieczną już linię. Lecz naczelnik stacji nie wychodził z biura. Żelazna jego wola rozdwoiła się i zaczęła operować na dwa fronty. Tu trzymał na uwięzi zrywający się już do lotu pociąg, tam sięgał zbrodniczą ręką pod taster aparatu, by wysłać zgubną depeszę do stacji w Pochmarzu. Ujął w palce guzik przyrządu nadawczego i przycisnął. Nagle ręka zdrętwiała. Sparaliżowane przez ciemną siłę ramię znieruchomiało w pozycji nadanej mu przed chwilą. Szczególna senność omotała zmysły, dziwny bezwład skrępował członki. Czuł, jak coś w nim wyodrębnia się, wyłącza, wyzwala. Wpatrzył się szklanym spojrzeniem w szybę okna i ujrzał na peronie swoją własną postać. Zmierzała szybko ku przodowi pociągu, w krąg świateł rzucanych przez stacyjne latarnie i nagle podniosła w górę rękę. Zabrzmiał nerwowy odzew trąbki i pociąg ruszył. Ocalony. Szatera ocknął się jakby z głębokiego uśpienia. Wyzwolone z drętwoty palce chwyciły nerwowo główkę aparatu i podjęły przerwaną czynność. Zaczęły bić sygnały. Naczelnik odjął rękę od przyrządu i jak wicher wpadł na peron. Dlaczego osobowy z Rakszawy już odjechał? Zapytał groźnie pierwszego z brzegu funkcjonariusza. Nie rozumiem, panie naczelniku, brzmiała odpowiedź. Jak to nie rozumiesz? Wrzasnął niemal wyprowadzony z równowagi szatera. Pytam się, kto puścił osobowy ze stacji? Podurzędnik wpatrywał się w przełożonego zdumionymi oczyma. Pan naczelnik był sam przy ekspediowaniu pociągu, wyjąkał wreszcie, nie rozumiejąc, o co właściwie chodzi. Szatera powiódł ręką po czole. Nie, nie do uwierzenia, szepnął, zatapiając oczy w przestrzeń. Nie do uwierzenia. Na zakręcie, tam gdzie tor główny rozgałęział się w krzyżową sieć relsów, rozbłysły ślepia maszyny. Ogromne, złote oczy rozprężały się kręgami świateł, pęczniały, rosły. Naczelnik przystanął między torami i oparty plecyma o zwrotnicę czekał. W uszach miał szum, na oczach mgłę. Gdy maszyna zbliżyła się na odległość kilku metrów, ujrzał tam w dole pod piersią dyszącą potwora między kinkietami latarń jej głowę. Oczy cudne, lazurowe patrzyły nań i uśmiechały się wdzięcznie, a usta krwi chciwe, dziewczęce usta nęciły obietnicą rozkoszy. Ten uśmiech i te usta zwabiły go. Z wyciągniętymi ramionami runął pod koła, tam między latarnie. Poszedł połączyć się z ukochaną na wieki. Było to opowiadanie Engramy Szatery Stefana Grabińskiego. Czytał Janusz Zakrzeński.